Siema ludzie, witajcie w kolejnym odcinku Bloons Tower Defense 6 razem z Admirosem. Siema Admiros. Siema. I dzisiaj robimy kolejny pojedynek, oczywiście z banami. Dzisiaj po 4 bany, tak? Robimy? Tak, chyba tak. 4 bany, no właśnie. Mhm. I my już ten odcinek nagrywaliśmy, bo dzisiaj jest taki troszeczkę specjalny odcinek, bo gramy sobie z modem, czekaj, wystartuję od razu gierkę. Gramy sobie z modem, że można tam, wiecie, mieć małpki 555, tylko już mieliśmy jedno podejście do właśnie nagrania tego odcinka, ale no ktoś z nas zrobił jakieś takie ulepszenie, które kompletnie skraszowało grę. Więc od razu ostrzegamy, że może tak być w tym przypadku, dlatego będziecie musieli w komentarzach wyłonić tego zwycięzcę i to na was będzie spoczywało po prostu, kto wygra tą rundę. Więc Admiros, zaczynasz po prostu banować. Tak. Ale to bohater i 3 bany, czy jak to robiliśmy? Właśnie, możemy bohater i 3 bany. No to okej, to niech będzie w ten sposób. No, bohater 3 bany. Okej, dobra, to ja na pewno banuję bombshootera. wiedziałem. Dobra, to ja banuję snajpera. Dobra, to ja banuję tak-shootera. To ja banuję Dart Monkey, zwykłą małpeczkę. Okej, dobra. Co tam jeszcze stawiałeś? A, to ja banuję Dartling Gunnera. Dartling, o kurde. To ja banuję Maga. Maga? No, czekaj, ile mamy już banów? Ja zbanowałem 3. Okej, ja też mam 3. No to 3. Dobra, więc tak naprawdę możemy zaczynać. Życzę ci powodzonka, Admiros, jak to się mówi. Dobrze. No, nie wiem, co postawię. No ja też w sumie, ja też nie mam pojęcia, co postawię, ale wiem, że ludzie mogą zostawić lajka pod tym filmem, jeżeli podobają wam się takie odcinki. I zapraszam na kanał do Admiroska, gdzie także wrzuca blunsy. Stara się bardzo często ostatnio wrzucać blunsy, tak. Więc no. I też są na modach, więc jeżeli brakuje wam po prostu odcinków, to tam też zapraszam. Dobra. Zastanawiasz się, rozumiem, tak, co tam tak, zrobić. Tak, to jest dłuższe zastanawianie, no, spoko, bo to spoko. Naprawdę nie jest łatwa decyzja, zwłaszcza, pewnie. Że... Bo to musi być... Ryzykuję. O kurde. Nie mam pojęcia, jak się robi ta małpkę. Okej, Admiros, muszę ci od razu coś pojęcia. Powiedzieć, bo inaczej popsujesz grę. Nie ulepszaj na Aircraft Carrier. To jest pierwsze właśnie drzewko. To pierwsze, co o czym pomyślałem. Nie ulepszaj, bo totalnie nam grę zetniesz. No dobra. I wiem to, powiedzmy, z pierwszej ręki. Nie wiem, czy ten film wrzuciłem już, czy go nie wrzuciłem, ale okay. nie rób tego. Okej, dobra, ale czyli nie mogę zrobić tej małpki 555? Nie możesz, możesz zrobić ją dokładnie 355 i wtedy będzie git. 355, okej, dobra. No. Kurde, bo... Czyli 355 mogę, dobra. Chociaż tyle. No, trochę mi głupio, że wiesz, że od razu mówię, Admiros, masz tego nie robić, ale no. Testowałem to i tam dziwne rzeczy się po prostu dzieją. I później masz na przykład 5 FPS-ów i jedna runda trwa 5 minut. Mm-hmm. Okej, dobra, no to twardo się zbagowane. Nie chcę czegoś takiego tutaj, bo... Patrz, ten balon będzie mój, patrz, pyk. Nie, ja go trafiłem. Tak? Ja go trafiłem. Ja w takim złym miejscu troszeczkę się mimo wszystko... Nie, czekaj, jestem mimo wszystko w złym miejscu bardzo, o. To nie, no w powiedzieć. Dobrym jesteś chyba, tak mi się No ale troszkę, jeżeli klikniesz sobie na moją małpkę, to zobaczysz, że tak dolną część mapy, znaczy dolną część to mam troszkę zakrytą. Więc w sumie mało bije, bardzo mało. Okej, no faktycznie, trochę zakryte masz, no lipa. Ale dobra, co? Czekaj, bo ja już sobie ogarniam cały czas, jakie postacie są zbanowane. Czy drugi małpeczka... Nie, dobra, okej, ta nie jest zbanowana. Która? Powiedz... Powiedz. Inżynier. Zbanowany jest, całego banowałem, wiesz? Tak? Jasne. No i pewnie nie chcesz inżyniera postawić, co? Tak mi się coś wydaje. Nie, inżyniera chyba nie chcę. Okay. Właśnie to lipa, że ten kwiatek jest i on zasłania trochę. Znaczy, nie dało się usuwać tych kwiatków? Nie da się. Możesz klikać na te kwiatki i one wtedy klikam na nie, one wtedy tak jakoś się otwierają. No, to jest jakiś easter egg, czy coś takiego? Nie wiem, co to jest dokładnie. Dobra. No i idę na razie pod ninja i liczę na to, że jakoś... Ale robisz kilku ninja, w sensie takich Naruto? O kurde. Shinobi? Nie wiem. Nie zastanawiałem się w sumie na tym. Na razie postawiłem, wiesz, na jedną małpkę na razie mam pomysł. I też nie chcę, żeby nam skraszowało grę. O, to jest... To nie stawiaj tego statku na tak, jak ja chciałem. Tylko właśnie ja sobie próbuję przypomnieć, co tam, jak graliśmy właśnie ten odcinek, który tam skraszował, to co tam takiego postawiliśmy, że nam grę skraszowało? Nie mam pojęcia. Ja coś zacząłem ulepszać i nagle, o, crash. No, to właśnie, czyli to twoja wina.
Okej. Okay. No ale może ty też w tym samym czasie też coś ulepszałeś. Czyli Admiros wtedy po prostu specjalnie skraszował grę, bo wiedział, że przegra. Okej, okay, dobra, nie, dobra. Nie. Ej, bo od której, bo ja się zaraz boję, że zaraz będzie znowu to samo. Powiesz, Admiros, przechodzą, przelatują i będzie koniec i znowu będziemy musieli wybulać hajs, żeby... Nie, dobra. Ja postaram się coś tutaj przygotować. W tym sensie na kamobalony, tak? O to ci chodzi? No, dobra, na kamobalony już mam. Trochę przelatują. Właśnie, bo ja mam mało, no, wiesz, no mam mały tutaj zasięg. Znaczy nie zasięg, tylko mały obszar bicia. Mhm. Więc muszę troszkę tutaj improwizować. Ale dobrze bijesz. Czekaj, ja zobaczę. Okej, ty bijesz tyle. Zerknąłem, dobra, przyznaj się, zerknąłem, żeby tak? Zobaczyć ile twoje małpki, znaczy ile masz balonów. I ty teraz chyba mniej. Będziesz nadrabiał dość mocno. Możliwe, no, ale nie dobra, wiem. Dobra, hotshot. Sorry, jakoś tak przypadkiem zerknąłem. Miało być bez klikania. No, ale wiesz, no to jest, ja tutaj sprawdzam, co się dzieje, tak, mm-hmm. Na mapie. No. Za chwilę będą... Kama są na 33. Alchemik jest zbanowany? Nie, alchemik nie jest zbanowany. Nie jest. No nie. Więc alchemika śmiało można stawiać. Tylko wiesz, postaw alchemika tak, żeby jednocześnie też mojego buffował, nie? I będzie spoko. Ale co? W czym problem? Żarcik. W czym problem? Dobra, okej, okay, to tak nic się bawimy. Nic się nie stało. Czekaj, nie stało, buffuję tak. Mojego na pewno? Chyba jest git. A, i alchemik może w ogóle rzucać ponad tymi podkami. Więc to też jest spoko, że ma taki troszkę większy zasięg. Dobra, Destroyer jeszcze mogę. Trzy. Destroyer, tak. Destroyer okay. Nie, ale aircraft, bo tych samolotów, mogę ci powiedzieć, bo tam samoloty po prostu respisz i tych samolotów będzie, nie wiem, ze 100, 200. A, i to będzie problem wtedy. I każdy z nich będzie strzelał i momentalnie spadają ci FPS-y do paru. Więc no, okay, to jest jedyna rzecz, której tam nie warto tak jakby sobie tutaj stawiać. Kurde, powiem ci, że myślałem, że będę miał więcej małpek na tym etapie rozgrywki. No nie masz. No właśnie tak jest spokojnie dzisiaj. A farmy właśnie, idziesz pod farmy czy nie? Nie. Jakby, nie, dzisiaj bez farm. A właśnie, czekaj, czy no, my... No tak. Nie. Czy w tym odcinku, który znowu przypominam, nie został wrzucony, to czasami tam nie było takiej zasady, że graliśmy do setnej rundy? Teraz nie, oczywiście chyba. Nie będziemy tego zmieniali, nie, ale coś mi się koi. O kurde, co ty tutaj próbujesz zrobić, Admirowsku? No, jakby dwa statki postawiłem. Aha, no dobra. Tylko, że ten drugi nie jest buffowany przez alchemika, ale chyba da się zwiększyć jego zasięg. Chyba nie. Przynajmniej nie kojarzę, żeby dało się. No to trudno. Żyje to jakoś damy radę. Dobra, a mi kusiło, żeby zerknąć, ile masz ty? Nie. Nie możesz. Ile masz małpek, ale wiadomo, nie można. Chociaż? Przelatują! Dobra. Dobra, spokojnie, jest oj, jeszcze... Oj, tam jeszcze dadzą radę, dobrze. No. Ten, znaczy w sumie ninja tylko, nie? Dał radę, bo tutaj nikogo innego nie było, dobra. No jeszcze coś bym postawił, szczerze mówiąc, ale zastanawiam się, co by było najlepsze. No właśnie, coś mi tutaj tak nie pasuje w tym moim buildzie, że niby mam tego ninja, ale poza tym to tak nic. No w sumie nic. No właśnie, tak... Jakby wiesz, ninja działają tak, że jak robisz te shinobi, kilku musiałbyś postawić. No to wtedy będzie fajnie się buffował. A dobra, może... Czekaj, tylko gdzie mam go postawić? Może gdzieś... Tutaj? Okej. Pod to drzewko. Okej, dobra, jakby ja nie muszę iść pod farmy, bo moje statki generują hajsik. A, no właśnie. O, nie kliknąłem na twój statek, owszem, ale nie zobaczyłem ile ma mały tych, ile tak? Balonów zbiłeś. Dobra, spoko. No, więc żeby nie było. A rzeczywiście, bo ty masz to generowanie kasy, to jest fajny build. No, to jest super. Znaczy, no i tak 5-5-5 prawie mogę zrobić, więc no, wiesz. No właśnie. A alchemika, właśnie, a nie, widzisz, alchemik nie ma zablokowanych, znaczy nie ma wszystkich upgrade'ów. No nie możesz, masz close path, bo jest... Czyli to musi być mocno zbugowane, jeżeli coś takiego jest. No pewnie jakieś dziwne rzeczy się dzieją, a co on ma w dole, jakiś acid pool? No nie, może po prostu zepsute. Musiał być popsute. Ale może w jakimś kolejnym update'cie naprawią tego modzika. Zobaczymy, jak to będzie. No, mój Ninja Monkey sobie powiedzmy radzi dobrze. Dobra, wiesz co dobrze. Jest plus? Jest plus, bo nie mam expa, żeby odblokować aircraft carriera. Więc na spokojnie... O, no to dobrze. Nie ma szans, żebym nawet to kliknął. Nie mam, właśnie, chyba, że się wbije ex szybko. Wiesz co, bałem się, że przypadkiem w to klikniesz. I, była na to szansa. No i wiesz, tak, o tutaj mogę odblokować cych i po chwili dopiero, ale to byś szybko sprzedał go i tyle. I raczej by nie było żadnego problemu. Dobra, sticky bomb.
Kurde, no ten ninja coś tam bije, ale wydaje mi się, że mamy bardzo... Dzięki za łabówka. Nie no, przesadzasz teraz troszkę, wiesz? Dobra, chcesz... Dlaczego? Dlaczego? Dobra, chcesz się bawić? Spoko, Admirosku. Zawsze spoko. Spoko, Admiros, chcesz się bawić? Ewentualnie mógłbym jeszcze postawić kilka jakichś takich postaci, typu, nie wiem, na przykład, o, taka małpka, o, żeby se stały po prostu, co nie? Mhm. I żeby je bufował twój alchemik, żeby mniej bufował twoje postacie. Aha, dobra, no, rozumiem. Na przykład, co nie? No, spoko. To nie znaczy, że wcale, że ty też możesz tak zrobić. Ja wiem, czekaj, gdzie to jest? Mortar jest, nie jest zbanowany, więc wezmę sobie Mortar. O, widzę tutaj, no nieźle się bawimy. No, chcesz się bawić? Nie ma problemu. Ja jestem przygotowany na zabawę, ale nie spodziewałem się tego. Okej. Że coś takiego, czekajcie, dostaję buffa. Oj, twój nie dostaje w takim razie. Tylko że ty buffujesz teraz. Okej, tak. Nie tak wiem, to co robić. To buffuje. Nie, buffuje jeszcze lodowe. Znaczy nie, mój alchemik buffuje te twoje lodowe. Tak, te lodowe buffuje. Myślałem, że mimo wszystko tak nie będzie. Ale no dobra. Nie, no one useless są w takim totalnie miejscu, gdzie one nic już nie zrobią. No a tak. To jest taktyka, bo chociaż raz chciałbym wygrać. O! No dobra, a właśnie, ty, teraz nie potrafię stwierdzić, kto wygrywa. Nie mam pojęcia. Bo też, wszystko, wiesz, zobacz, wszystko jest niszczone na samym początku i tak, no w sumie ciężko, nie? Powiedzieć, faster reload, dobra. Nie mam pojęcia, to. Bo też jakby... No szybko, wszystko znika. No wszystko znika. No, tak, że nawet się nic nie pojawia. Aha, no nawet nic tutaj nie można stwierdzić. Dobra. Myślałem, że jeszcze bliżej statek postawiłeś. O kurde, co tam się dzieje? Przeleciały. Dobra. Ale drugi, mój statek tam jest. Dobra, no i ninja też mój jest. No. Więc całe szczęście, że w takim miejscu postawiliśmy. I zaraz będzie, o, co się stało, przegraliśmy. Ej, jak to? Kto wydaje kasę teraz, Admiros? No, tak by było. Dobra, niech sobie strzela tutaj. 800. Okej, okay, no troszeczkę zmienimy miejsce. 200 kaski. No ten mój ninja ma jedyną opcję coś tutaj zrobić. Boję się, jak te twoje statki będą tam działały. Nie wiem, ale wydaje mi się, że giga dużo biją. Tak? Kurde. Tak mi się wydaje, ale nie klikam też na twoje małpki, więc nie wiem, ile twoje biją. No właśnie, ja tylko tam na początku samym zerknąłem chyba i to tyle, do czego już się przyznałem. Ale poza tym to nic nie ruszałem. Dobra, 8000, 5000, kurde, no teraz powiem ci, leci. Zaczyna się ten etap, gdzie nie mam za bardzo co ulepszyć, bo są te czwarte tiery. Ale na przykład ja nie mogę piątego tieru ulepszyć na statku, bo nie mam expa, na Pirate Lorda. O, a Pirate Więc... Lord jest fajny, bo... O, nie już wiem... mam. O, no dobra. A, okay. Właśnie piłem. Nie wiem, czy wiesz, jaką on ma umiejętność, Pirate Lord? Atak speed zwiększa z tego, co widzę, wszystkich... Okej, dobra. Czekaj. Fajnie wygląda Pirate Lord. Ale ty nie kupiłeś go już, czy nie? Nie, jeszcze nie, ale zaraz dobra. Kupię. Zaraz nazbieram hajs. Nie kupuj. Nie ma sensu, Admiros. Nie ma sensu. No właśnie chcę, tylko nie, że 10 rund zostało. A właśnie, ty, to jest już końcówka. No to już jest końcówka prawie. Okej, okay, no dobra, to się skupię. Dobra, może sprzedać małpki. Na tym? Ile z 300? Nie, to się nie opłaca. Kurde, może powinienem to. A nie, to jest umiejętność, więc tego nie chcę. Tych dwóch bym sprzedał z chęcią. Już tu kombinacje się zaczynają. No. No, zaczyna się. Ale nie wiem, czy mi starczy na Pirate Lorda. Bardzo bym chciał. Możesz sprzedać, wiesz, jakieś małpki, na przykład te lodowe. Dwa statki sprzedać i kupić Pirate Lorda na trzecim. Dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Dobra, 37, flash bomb. A, niech będzie. Zawsze jakieś tam dodatkowe małpeczki. 54. Ty, no tak się ustawiliśmy. Jest taki tryhard teraz, że te balony się nie pojawiają w ogóle. Dobra, coś tam jest, Jezu, i od razu mogę znika. Kupić destroyera. A, destroyer mogę jeszcze. Czekaj. To jest trzeci. Trzeci, tak, możesz Kupuję. Go kupić. Dobra. No. Dobra, ty, mo, mogę ale... się przydać. W ostatniej rundzie, albo w przedostatniej, możesz kupić sobie to. I zobaczysz, co to jest. Żeby ludzie... Nie, to nie chcę, żeby się coś bugowało. Ale nie, wyłączy, no w tym sensie gra się nie powinna skraszować, ale no FPS-y spadną dość mocno. A to jest i tak 80. runda, więc więc raczej nie będzie problemu. Więc no jak chcesz, to będziesz mógł sobie kupić tam zaraz. 8000. O kurde. Ale teraz jest totalny... Co tu się dzieje w ogóle? No właśnie. A nie mam hajsu na Pirate Lorda, 3 rundy. Nie, no to się już nie opłaca zbierać, nie ma co. Nie, nawet nie próbuję. Nie wiem, co mogę zrobić. Ja też właśnie nie wiem, co mogę zrobić. Nie mogę już nic ulepszyć, bo nie mam expa. A nie, mogę jeszcze dać 4800. Monkey Pirates, okej, dobra. 4800, ja mogę postawić? Ten kwiatek mi wszystko blokuje tutaj.
Ano. No, w takim miejscu jest ten kwiatek. Nie mogę nic trafić. Dobra, 5000. Dobra, sticky bomb. Okej. Okay. O kurde, balony się przerostały, dwa. No, no ale co? To. Co? W sumie to co balony? Z tego, no. Może jakieś jeszcze wioskę? Zwycięstwo będzie moje, coś tak czuję. Och, to jest ten dzień w końcu. Mówisz? Mhm. Kurde, no jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Ulepszasz tego? Ten statek? Nie mam hajsu. A, okej, okay, dobra. Gdybyś mi dał, to co innego, ale... Co ty? Znaczy, kiedyś mi dawałeś, pamiętasz, jak graliśmy na początku w małpki, to dawałeś mi hajs, żebym sobie coś fajnie poulepszał. No tak, ale wtedy też. Wiesz, to było, o, Admiros dopiero się uczy. O, koniec, co? Koniec. 353, ładnie Admiros. Ez. Ja 353, ja miałem tylko 187. Wygenerowałeś 22 tysiące. Ty, to ładnie te statki ci wygenerowały kaski. No, robiły kaskę. No, Moa był, załatwiłeś 201, ja tylko 64. No nie ukrywam, że jeżeli chodzi o miejsce, no to lepiej na tym wyszedłeś, bo mówię, ja z tym ninją miałem ten problem, że ty miałeś większy zasięg, okej? Okay? Do tego zmierzam. Ale gratulacje, no tak. Admiros. Lepiej postawiłeś, lepiej wykorzystałeś tą mapę. Także pierwsze zwycięstwo Admirosa, bez kraszy, bez niczego. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka pod tym filmem i do zobaczenia. Cześć! Elo!